Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 25 tysięcy subskrypcji pykło na kanale YouTube, za co serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich widzów na relacje z turnieju. Widzowie grają w tym turnieju, mamy ponad 114 ludzi, można się oczywiście dopisywać w każdym momencie. Turniej rozgrywany jest aktualnie 27 października, godzina 18, start za niecałą minutę, tempo gry 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, gramy 90 minut. Tutaj komenda jest wykrzyknik klub Liches. Wszystko jest w tytule na streamie, moi drodzy. Wszystko wystarczy poczytać troszeczkę. No i dobra, za chwilę lecimy. G6 podejrzane, szachmacie? Nie, G6 grałem całe życie. Potem przerzuciłem się na Sycyla, sobie tak miksuję nieco. Zresztą to są partie w internecie, więc to tam nieistotne. Tak czytam trochę czat na Lichesie i czat tutaj właśnie na Twitchu. Dobra, 10 sekund do rozpoczęcia turnieju, mamy 117 ludzi. Życzę wszystkim powodzenia, bawcie się dobrze, chwalcie się punktami i lecimy. No i mamy pierwszą partię prawdopodobnie z Pawłem, z Makmanowem, E4, no to gramy G6, zobaczymy co Paweł na to. Oczywiście 3 plus 2 to jest dużo czasu, można pomyśleć. Obrona królewsko-indyjska nas czeka, jak widać. Okej, system zamisza. Dobra, szybko leci, hetman D2, ale Paweł ma tempo, Jaciek, długa roszada nastąpiła. I no dobra, gramy E5 oczywiście, musimy grać E5. Tutaj gramy B5, myślę, że od razu przeciwnika spróbujemy nieco wybić z rytmu, aczkolwiek żeby nie było tak, że ja się za chwilę wybiję z rytmu. Skoczek A5 tutaj na C6 będę, na C5 będę mógł ładnie próbować grać, ale poszło zagranie, to koń C6 zbiorę bardzo silnego gońca. Bardzo silny goniec, skoczek na D6. Tutaj czarne chyba już stoją bardzo dobrze. Tu już czarne stoją bardzo dobrze, moi drodzy. Myślę, że ruch H5 się przyda zawsze. No skoczek D6 oczywiście. Tutaj skoczek próbuje coś zrobić. Paweł gra w szachy tak niekonwencjonalnie. Tak troszeczkę, powiedzmy, jakby to powiedzieć, mega logicznie. Na pewno pozycja jest lepsza według mnie ze względu na czarnopolowego gońca. Oczywiście to jest wszystko możliwe. No zagrajmy tak. Wszystko możliwe. No właśnie kwestia, jak grać dalej tutaj z tym piekielnie silnym zawodnikiem. Ja myślę, że weźmiemy to. I co dalej? I co dalej? Nie wiem, co dalej, szczerze mówiąc. Mamy dużo czasu. Może zagram wieża B8 z planem B4. Tak będziemy kombinować. Wtedy na E4 poleci tutaj pionek. G5 oczywiście jest możliwe. Będę odchodził gońcem na G7. O, to są w ogóle partie rankingowe przy okazji. Chociaż mi na rankingu nie zależy, ale zawsze to jest jakaś tam mała podpórka. Dobra, idzie ruch A5. Tu B4 prawdopodobnie spotkamy się z tym ruchem. Otworzy się tam trochę król oczywiście, no ale to trzeba wybić. Nie ma tutaj żadnych sentymentów w tej sytuacji, moi drodzy. Jak dalej to grać? Jak dalej to grać? Niech ktoś mi powie. Bo nie wiem niestety. Zagrajmy skoczek B7, hetman E7 i tu będziemy planować atakować. D6 jest oczywiście możliwym posunięciem. Nie zostało zagrane D6. No zagrajmy tak. Tu się spróbujemy kopsnąć z powrotem. Dobra, H5 będzie prawdopodobnie grane. Szybko, szybko idzie. No właśnie, właśnie. Jak tutaj dalej się rozgrywać? O, to jest pytanie. Dobra, H5 poszło. No tutaj... No właśnie. Otóż to. Jak to grać? Czy to zbić, czy nie bić? No spróbujemy poszaleć. Spróbujemy poszaleć i zbić jednak. Dobra. A może zagramy...
Będzie dzikie posunięcie bardzo, ale zagramy konie 4. Trochę mi się ten ruch podoba. Oczywiście zbije hetman na e4, ale na takie małe zamieszanie. Może coś tutaj się urodzi. Raczej wątpię, ale coś trzeba próbować. No właśnie, właśnie, oczywiście. No tak trzeba grać. No, że wieża b6, może coś tam spróbuję przeciwnika. No jak ja się zaraz sam zamieszam w tej sytuacji. No jest figura mniej, to jest niestety ciężka pozycja, bardzo. Niezwykle trudna, może tak. No skoczek e4 w ogóle nie wiadomo po co zagrałem. Dałem troszkę tutaj wpuścić w maliny. Wieża c8, tak żeby król miał nieco swobody i jakiś c6 spróbujemy może zagrać, żeby coś tutaj rozegrać się w tej sytuacji. Sprytne zagranko, trzeba przyznać. Wybijmy. Hetman pewnie powinien wrócić na e4. Coś będziemy kombinować. Może potem C6 wrzucimy po wybiciu, jakieś wieża D4. Jakieś takie sztuczki może się tutaj zaplanuje ze względu na tego króla. Jakby mi się goniec rozegrał, byłoby świetnie. Ale tutaj będzie groził mat, moi drodzy. No dobra, muszę król F8, to mnie ratuje, bo wieża broni na G8 na szczęście na końcu. Ale pozycja już jest, no, taka mało ciekawa. Czasu jest jeszcze dużo do namysłu, więc co tak ludzie szybko grają? Okej, okay, znaczy to ja gram szybko. Zagramy C6. Spróbujmy przeciwnika tutaj nieco. Tak, muszę wrócić, bo tutaj groziło bicie na G6. Spróbujemy przeciwnika trochę tutaj jakoś pooszukiwać. O ile sam się tu zaraz nie oszukam. Tej sytuacji. Skoczek C5. Dobre posunięcie. No, muszę wybić czy nie wybić? To są właśnie te dylematy. Dylematy taty. No nie wiem. Nie wiem co zagrać. Długo to wszystko schodzi. No dobra, bijemy. Tutaj grożą widły. Zawsze mam tam szacha, oczywiście. O, co tutaj grać? Tu w ogóle wisi. Wszystko podwisa, moi drodzy. Wszystko podwisa. Może tak spróbujemy przeciwnika oszukać? Bo jakby wybił, to może na tam zagramy, będziemy matować prawie. Jakoś tak intuicyjnie wygląda, że tak trzeba bić. Oczywiście może być szach, który właśnie nastąpił. No muszę tak wrócić. I teraz tutaj grozi wzięcie wieży, tam grozi szach. Raczej wieża na H1 musi wrócić w tej sytuacji. No właśnie. Wszystko widzi, nie przepuści. Hetman F4, wieża D4, może jeszcze poszalejemy. Ciężka sytuacja. Przy otwartym królu jakieś zawsze sztuczki może mogą nastąpić, tak powiem. Okej, no wracamy na miejsce grzecznie. Dobra. Takie tutaj sprytne zagrania. Mój przeciwnik szykuje na mnie. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Już jakieś takie ruchy będziemy próbowali zastosować. A, i widełki podstawiłem? Zrobiłem to nieświadomie. No tak, no tak. Mamy widełki, które dopiero teraz zauważyłem. No dobra, no to jest to porażka. Gratulacje.
Pierwsze koty za płoty. Mamy 126 osób. Świetnie, świetnie. Mamy bardzo dużo ludzi. Bardzo się cieszę. Fajnie, że jest tak dużo. Mat 1992. Panie Macie, próbuję obciąć czas. Jak się obcina czas, to nie ma czasu dodawanego, więc to jest spore ryzyko. Nieco nie znam tej pozycji. Coś tam widziałem oczywiście, ale żeby to znać dokładnie, to nie. Można przystąpić oczywiście w każdym momencie do turnieju. Dobra, bronimy, bronimy, bronimy. No to cyk. Okej, wyprowadźmy skoczka. Jakiś goniec może na G5, wieża na D1. Jak się berserkuje, to mamy szansę zdobyć więcej punktów. Zagrajmy tak. Jeżeli zbije mi tutaj gońca, to zbije skoczkiem. Będę tam jeszcze groził zbiciem na F7. Tak sobie to zaplanowałem. O ile czegoś tutaj za chwilę nie podwalę. Zaraz mamy bicie tutaj z szachem i goniec na E7. Tu się wszystko trzyma. Zbijamy figurkę. Jakaś wieża na E8 za chwilę tam będzie próbowana. Będziemy próbować grać wieżą na E8. No jedna partia, słuchajcie, 10 minut mnie kosztowała. No więc tu trzeba być sprytnym w takim turnieju. Właśnie troszeczkę grać szybciej, czasami ucinać. Takie szybkie wygrane tu są dobrze procentują, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. No dobra, no to mam taki ruch i będę chciał tam zagrać. Chociaż właśnie, jakaś wieża D1 można było jednak spróbować. Czat jest skupiony na grze. Piotruś. Dajmy szacha. Również dajmy szacha hetmanowi. Gdzie odejdzie hetman? Tutaj? Chyba na siedem będziemy grali. Król Paweł jest silnym zawodnikiem. Możesz sobie na Twitchu Króla Pawła wyszukać. Też teraz streamuje. Dobra, gońcem. Tu, żeby było związanie. No, przeciwnik oddał wieżę. Okej, mamy zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo w turnieju. Więc gonimy, gonimy, gonimy. Dzięki serdeczne. No, na szachownicy nie ma sentymentów, moi drodzy. Na szachownicy nie ma sentymentów. To czy gramy z kumplem, czy nie z kumplem, ciśniemy. No dobra, no i czekamy na kolejnego przeciwnika. Zaraz tutaj system nam go dobierze. Dobra. Próbuję obciąć ten czas. To jest takie moje trochę ryzyko. To może się oczywiście różnie kończyć. Spróbujmy tutaj przeciwnika. Taki ruch. Tak po prostu? Dobra, szach. Król już zderoszowany będzie w tym momencie i spróbujemy zagrać sobie ruch D4 w
w kolejnym tutaj naszym planie. Król F8. No to dobry ruch jest Król F8. Trzeba grać Król F8. No nie ma tu za dużo myśleć. Jest szach. No wiadomo, hetmanem nie zbijemy. Nie odejdziemy tutaj, bo dostamy plaskacza. Więc raczej Król F8. D4, tak żeby szybciej goniec wyszedł. I tu przy okazji też stępem będziemy atakować. Teraz się zastanawiam. Hetman F3, dostanę skoczek F5. Goniec S3. Jak goniec zbije tutaj, to mamy szacha tutaj. No, to mamy szacha tutaj. Przeciwnik pozwolił na taką ładną taktykę. No to co? Mamy sporą przewagę. Hetman za gońca. Przewaga jest ogromna. Dajemy szacha. Zaraz, 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 zaraz. Czy ja czegoś tu nie pokiełbasiłem po króle 7? A nie, bo jest jeszcze tutaj bicie. Dobra. I powrót. Proszę bardzo, tam jakiś szach istnieje ciekawy. Wprowadźmy sobie za chwilę kolejną wieżę do akcji. Wiadomo, tutaj trzeba starać się grać wszystkimi figurami. Rzecz jasna. Dobrze, Piotruś. Cieszę się. Dobra. Takie tutaj małe różki wystawimy. Aby przeciwnik nie mógł nam nic zrobić. No i stoimy bardzo dobrze. Teraz właśnie po tym ruchu się zastanawiałem nad takim posunięciem, ale zagramy tak. Po prostu na piona. Jeśli król zagra na C7, to dobra, pozbijamy. Tam jeszcze groziło na przykład wieża E6 z planem wybicia na F8. Ale tu już jest po herbacie w tym momencie. Tu bierzemy kolejnego pionka. Zbiję tutaj, bo już po prostu na uproszczenia idziemy. Dobra, to zasuwamy pionkiem A. Dzięki, 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 dzięki. Mamy lidera. Gassi, Gassi. Kim jest ten zawodnik? Nie wiadomo. Tutaj trzeba grać szybko. Trzeba grać szybko i robić punkty. Najlepiej z tym płomieniem, tak zwanym, który daje możliwość robienia tych punktów bardzo dużo. Lloydata, graliśmy chyba już dzisiaj. No ja obcinam czas. To jest taka moja, powiedzmy, takie małe. Mały bonus. Gdy mamy trochę mniej czasu, jest większa presja. Okej, mamy klasyczną partię włoską. Oj, przeciwnik za szybko pograł. Co mnie niezwykle cieszy. Teraz partia już jest dosyć gładka. Pionki zbieram tutaj dosyć szybko. Przeciwniku, mój drogi, za szybko, za szybko. Dzięki bardzo, no ale trochę za szybko grałeś. I trzeba było powolutku. Miałeś 3 plus 2, to jest bardzo dużo czasu. Kim jest ten zawodnik? Naprawdę nieźle mu idzie, nie? Przedstawił się tutaj na swoim profilu. Dobry, zły, brzydki. Strasznie mi się ten nick podoba. Dobry, zły, brzydki. Okej, gasy, gramy z liderem. No to zagrajmy z liderem bez obcinania czasu w takim razie. A, miałem obcinać, miałem obcinać. Dobra.
No ale nie każdym można obcinać. Tutaj czuję, że przeciwnik potrafi nieźle mieszać. Widzę po debiucie, jaki gra ostry gambit wołżański. Więc sobie spokojnie będziemy tak pykać. Tak. Roszada. Wyprowadźmy wszystkie figury. Okej, no to A5. Przykuszmy. I gońcem na B5 sobie stańmy. Bijemy. Jakie plany? Może F4, E5, coś takiego. Wieża A3 mi się bardzo przyda. Na pewno zejdę sobie z tej diagonali takiej nieprzyjemnej. Ta wieża czasami może tam podziałać sobie z tamtej strony nieoczekiwanie. Więc to na pewno będzie taki ciekawy pomysł. Tak mi się zresztą wydaje. F4 będziemy próbować też grać. F4, potem skoczek może F3. W każdym razie przeciwnik też musi nieco pomyśleć. Tu mogę się skoczkiem fajnie zakotwiczyć. Ja tak zrobię. Zagrajmy sobie w ten sposób. I skoczek na C6 się wbije. Taki nieprzyjemny ten skoczek tutaj się robi dla czarnych. Tak mi się tutaj też to chyba kalkuluje dobrze. W dobrą stronę. Tak, bo bronić trzeba. Hetman E8. No idziemy F4. Tutaj z planem E5. No, ten punkt jest ważny teraz. Trzeba o ten punkt zawalczyć. Przeciwnik walczy w ten sposób. Okej. Zgramy hetmanem nietypowo, ale od razu atakujemy skoczka. Więc czy nietypowo, czy typowo, próbujemy tu swoich sił. Bijemy pionkiem. Zawsze istnieje taka możliwość, jak zbicia pionka, jak wieża zagra na B8, wieża B8, C7. Bicie. A tak, tutaj myślę, że będzie w porządku. Mój goniec oczywiście nie gra, ale z jednej strony broni pionka B2, to jest ważne. No i za chwilę skoczek tam jakby się udał na C4. Dobra, na H1 chyba. Tak, skoczek zagra na C4. Tutaj jeszcze mam wstępem zagranie skoczek F6 w tym momencie. Dobrze. Chwilunia, bo to takie będą jakieś sztuczki grane. Sprytnie gra mój przeciwnik. No zobacz, zagrajmy tak. Oczywiście skoczek A7 nastąpi. Okej, no gramy C6. Hetman C6, hetman C8, to wieża B3 prawdopodobnie zagram. Wieża B3. Oczywiście może zdjąć pionka, to wtedy jakieś tam kopnięcie na A8 istnieje. Dosyć ciekawe. No i tak mieszamy, próbujemy mieszać tutaj przeciwnika. Po tych polach C4, B6, coś takiego. Jakiś E5 przełom również istnieje. No zobaczymy. Oczywiście przeciwnik może spróbować grać jakaś wieża C8. Dobra, zostało to wymienione. I lecimy skoczkiem na B6. Skoczek na B6 już się przyda do tego, żeby próbować doprowadzić pionka na C8. Okej, no tak. No, bić muszę i tak. Jeżeli skoczek C8, to skoczek też na D5 ma taką opcję. A, ja mogłem wziąć pionka. Mogłem wziąć pionka w zasadzie. A wrócę, bo teraz jest na to czas. I teraz goniec D2 w ogóle chyba jeszcze lepsze, bo grożę z biciem i obroną ewentualnie na C7. Siema, witam cię Marcinie. No dobra, bijemy. Okej, bronimy. Bronimy. A5. I tutaj jest taka niezła konstrukcja na tym skrzydle. Pionek broniony.
Dobra, coś tu grozi, muszę zerknąć. No idę tak. Już dla bezpieczeństwa. Aha, w ten sposób. Sprytnie, 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 ale ja mam tutaj plan. No jeżeli będzie wymiana, to oczywiście idę pionkiem, on musi tu. Aha, trzeba bardzo uważać teraz. Zagrajmy tak, żeby tu nie było związań. I jakieś takie sztuczki. Spróbujmy tak. Król E8, skoczek, wieża. Zbił? No to go. Tutaj, tutaj, wygrana. A, nie do końca jeszcze. Zapomniałem, że może po prostu oddać jakość. No dobra, dwa pionki mniej. No muszę królem zasuwać. Wieża C8. Nie w tą stronę poszedłem królem. To nie jest też taka oczywista pozycja do wygrywania. Może H3. Nieco wyczekać. Pionka oddam, to będzie niedobrze. No nie jest to chyba wygrana pozycja białych. Się nieco porobiło. A teraz jakaś szansa może się pojawiła. Niby trzy wolne pionki, ale król je troszkę jednak tutaj paraliżuje. No szacha muszę dać. Okej. Okay. Tam próba G5, jakaś jedyna nadzieja dla żywych. Okej. Wziął! Cóż to teraz za poza, powiem szczerze, nie wiem. Grozi mat i gram tak. Może jeszcze tak zagrajmy. Wezmę tego pionka, to jest dobrze. Tak, zagrajmy. Ok, wezmę drugiego pionka. No to mamy wygraną. Ok, dzięki serdeczne. Słuchajcie, zrobię małą pauzę i za chwilkę do was wracam. Nie uciekajcie daleko.
gramy, dołączamy. Dołączamy i gramy dalej. Dobra. Antko 2009. Lecimy. A może E5. Partia szkocka. Wiem, że jakieś takie ruchy się wykonuje w tej partii szkockiej. Chyba błąd popełniłem. Chyba popełniłem błąd. Dobra. Robimy roszadę. Tak. No, białe mają dobrą grę teraz. Zagrajmy tak. Spróbujemy jakiegoś piona trzasnąć. To nie będzie oczywiście takie proste. A nie mogłem, bo skoczek zbijał mi tutaj pionka. Musiałbym królem zagrać na D8. Tak, wpadłem w taką typową pułapeczkę. Rozbijemy gońce, zagram jakieś D5, troszeczkę ostrzejsze. Jakąś tam opcję zahaczymy pewnie gońcem na G4 i spróbujemy jakąś tam aktywność uzyskać. No nie, Piotruś, jak dałbym ci moda, to tutaj czystkę byś zrobił. To tak nie byłoby komu oglądać tych szachowych zmagań. Poszło, okej. Dobra. No to co, zbijemy pionka. Okej. Ciekawe ciekawostki. Jakby cię tu, mój drogi przeciwniku, oszukać? Zagrajmy F5 i F4. Z takim planem sobie tutaj pójdziemy. Ha, nie mogę przecież, zapomniałem o tym. No dobra, muszę tak. A, przecież to jest od razu taki ruch do zrobienia. Zapomniałem, że skoczek również wisi. No, widzicie. No, ale Piotruś będzie też w Olsztynie 12 listopada, także będziecie mogli go poznać. Dobrze. A, wow. Zaraz. To są wszystko dobre zagrania. To są wszystko piękne zagrania. Ale taki ruch mi się podoba jeszcze. Bo tutaj grożę matem. I oczywiście hetmanem. I jeszcze za chwilę wejdzie wieża. To będzie wyglądało chyba dobrze. Słuchajcie, Piotrek tutaj prosto na niby się z was nabija. Spokojnie. Super chłopak. Żartuje sobie troszeczkę. Dla niego jest po prostu nudno. Z tego co kojarzę. Tak. Autografy to inny mistrz kętrzyński może rozdawać, Piotruś. No i mi się przeciwnik zamyślił. Zamyślił mi się przeciwnik. Czyli go tutaj zaskoczyliśmy. Sam się zaskoczyłem tym posunięciem tak naprawdę. Okej. To mamy teraz taki ruch, bardzo niebezpieczny, bo jeszcze skoczek wchodzi fajnie do gry. W ogóle jak pionek zagra, to jest piękny mat na E2. Więc to jest takie jeszcze wzmocnienie. Jan Krzysztof Duda, jak miał 12 lat z ostatniej partii, którą zamieściłem, też taki goniec F3 zagrał, tylko w innej troszeczkę sytuacji, ale podobny motyw. Takimi planami sobie. Oj, podstawiłem.
A już myślałem, że wygrywam. No dobra, tak. No będą. O. Cóż ja mogę tu, biedny żuczek, zrobić? No nie oddam hetmana. Chcę poatakować. Jestem bez figury, ale spróbuję poatakować. Jakieś F4, jakiś taki ruch wieża F6 grozi. Więc przy ataku jednak hetmana zostawię. Są wtedy spore szanse na cokolwiek. Wieża F6, wieża G6 grozi. Jest ciężko chyba już to obronić. Tak mi się wydaje. Tak zróbmy. Tak, za szybko szachuś. Dwa skoczki na wieżę. No tutaj czarne raczej nie powinny przegrać mi się. No teraz tutaj to. Teraz to chyba wygram. Zagram G6. Oczywiście bicie też wygrywało tę wieżówkę. Ok, dzięki. O, król Paweł, zobaczcie. 29 punktów. I właśnie gramy z Pawłem. E4. No dobra, zagrajmy sobie C5. Jakieś takie. A, tutaj będą pewnie gambity próbowane przez Pawła. Okej, okay, G6 sobie zagrajmy. Jakieś takie typowe ruchy. Może E5. Nieco podobna sytuacja do obrony królewsko-indyjskiej. Tu wisi. No wisi, no, pionek wisi. Będę musiał gońca oddać tak po prostu. Nie za bardzo chcę to zrobić. No dobra, ale tak zrobimy. Zagrajmy tak. To idę tym tutaj sobie hetmanem. Dobra, tak. A5 się przyda. Jak B5, to sobie przestawimy skoczka. Skoczek na G5 chyba mógł szybko fajnie zagrać. Próba wymiany hetmanów. Niestety nie mogę jej zaakceptować. Próba otwarcia pozycji. Dobra, zamykamy to. Za szybko pograłem. Tu mi wisi, ale tam będzie wisiało. Ok. To atakujemy jeszcze na E4. Tak, tutaj. Pionka nie mogę zdjąć po prostu. Hetman zagra tak, hetman zagra tak. Mogę tu. Mogę też tak zagrać. Tu wisi, to ja wszystko widzę. No muszę uciekać. A, i tu wisi, skoczek wchodzi. Trochę nieprzyjemnie. No ale wybić trzeba raczej. Weźmy to. Sporo wymian. Jego goniec się otworzy. Skoczek na pewno tu jest gorszy niż goniec. Pionka wziąć trzeba. Jeszcze pionka może po prostu wziąć.
No, z takiej ciekawej pozycji mi się wydaje, że zeszło powietrze, niestety. No właśnie. Bądź mądry i graj tę pozycję. Przeciwnik mógł zagrać od razu tutaj, chyba dać szacha. Byłaby w topa. Tylko że to chyba nie ma znaczenia tak naprawdę w tej sytuacji. Zagrajmy tak, pionka. A, no właśnie. Muszę tak. No tak, i latam bez piona. Tylko ta końcówka. Dobrze, że mam pionka na białym polu. I zaraz tutaj. To nie mogę oczywiście teraz. Muszę zejść. Będę groził teraz skoczek D6. No tak zagrać trzeba. Dobra, idziemy królem. Królem. Cyk. A tak? Nie chce mi się liczyć, szczerze mówiąc. Zbić muszę. I co, idę tu? Tu. No to lecimy. Remis. Mamy remisik. No dobra. Remis, dobra rzecz. W końcu przełamanie. To była beznadziejna oczywiście, ale wyszliśmy trochę z tego. Dwa punkty to nie zero. No i gramy dalej. 140 osób zagrało. Świetnie. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że tak dużo. Dobra, kujaczan, kujaczan. Spróbujemy obciąć i powalczyć o punkty. Spróbujemy powalczyć. Nieco dzika pozycja się szykuje. Biorę. Jak dają, to biorę. Ojejku, coś mi się przywidziało, że ja skoczkiem na G5 mogę zagrać. No właśnie, za szybko. No to sobie utrudniłem zadanie. Razy dwa, albo i trzy. Wspomniałem, że hetman stoi. Znaczy myślałem, że w ogóle koniec tutaj jest. No widzicie, to jest tak zwana gra schematami. Za szybko, za szybko. Przeciwnik wymienia. Zrozumiała sprawa. Goni C5. Nie można goni C5. Gramy tak. No nie można goni C5. Odzyskuje figurkę. W ogóle tak może wygrywam już? No nie, lepiej wziąć figurkę. Ok.
ta figur niech wejdzie do akcji. No a wymiana, wymiana oczywiście. Lecimy z drugiej strony. A, ja sobie obciąłem czas, muszę uważać. Cała akcja zmierza na drugą stronę. Czasu mało. Sprytnie zagrał mój przeciwnik, sprytnie. Przyznać trzeba. A, wieżę oddałem. No pięknie. Ale zdążyłem. Zdążyłem? Chyba tak. 15 sekund. Zdążyłbym. Ok. Trochę szczęścia, ale punkty są. Ale punkty są. Nie ma lekko z widzami. 5 punktów, gratulacje, to tak, z rzędu musiałeś wygrać. O, Smoku, witajcie, witam cię serdecznie, Smoku. Szkoda, że ciebie wczoraj nie było na Tablet Tuesday, ale się działo. 300 ludzi zawitało nawet na czat. To rekordy powoli zaczynamy bić. No, ale fajnie, że dzisiaj jesteś. No dobra, 40, pół turnieju za nami. Wiesiol, no, nie lekceważę, ale obcinam. Próbujemy łapać punkty. Tu podstawiam. A, to tego pionka tam. Można oddać. Okej. Okay. Znaczy, nie można, no ale na D4 może spróbuję tam coś powalczyć. Okej, okay, C5, podważmy to. Tak, i tutaj będzie pionek mniej. Po wymianie hetmanów te skrzydło będzie groźne. Trzeba będzie próbować zdejmować kolejne pionki. Ale jakaś aktywność, no szukam jakichś zawsze pozytywów. Tam z ukrycia na H2 będziemy strzelać. No i się udało. Szybki powrót. Jednego piona chapnęliśmy. Jak tam się dostać dalej? Najpierw figury. Może nie tutaj. Ale już poszło. Mam pewną koncepcję. Dobra, wybiję to. Mam pewną koncepcję na wieża D4. Skoczek zbija, to skoczek G3. Ale pewnie przeciwnik dostrzega. Takie jakieś pułapeczki staram się stosować. A jak przeciwnik oczywiście tam nie zagra, to spróbuję zdwoić wieżę. Tylko,
że teraz nie mogę zdwoić, wiesz? A, podstawka Hetmana, dobra. Zamyśliłem się chwilę. Też nie widziałem w pierwszym momencie. Witam cię, Leonie. Dobra. Trójka kolejna zdobyta. Przydałaby się piąteczka. Spróbujemy obciąć czas. Mamy pozycyjkę. Takie próby będziemy stosować bezpośredniego ataku na przeciwnika. Tu jeszcze pionek wisi, ale to na razie ten pionek nas nie interesuje. Piotruś, szukaj moda w paczce z chipsami. Coś w tym jest, Piotrek. Tutaj smoku nie obrażę się na Piotra, bo to jest mój znajomy, on tak się trochę wygłupia. Z przymrużeniem oka trzeba na niego spojrzeć, także spokojnie, spokojnie, jakby tam fikał, to ja się z nim policzę później. Dobra. Goniec bije haszyć za chwilę. No tutaj jest ciężka sytuacja czarnych, zdecydowanie. Cztery figury w akcji, więc coś musi się zadziać. No proszę, proszę. Dobrze, Kaczmarol, nieźle. No to w szachy trzeba grać. Od czasu do czasu. 38 minut zostało turnieju. 600 sekund na ziółka, spoko. Spoko, spoko, smoku. Luzik. Należało mu się. Bardzo dobra decyzja. On się też nie pogniewa, luz. Cały Piotrek. Dobra, tu jakieś konterki. Lecimy, goniec H6. Jak goniec F6, to goniec G5 z opcją mata na H7. Myślę, że ten ruch wygrywa szybciej, bo jeszcze króla nie puszcza na F6 i grozi zwyczajny mat. Chociaż wieża odejdzie. Przepraszam, najmocniej wieża odejdzie. Jeszcze nie ma mata. Wieża musi odejść. Dobra, zbijemy. Zbijemy, zbijemy. I wieża H8 chyba wygrywa. I jeżeli król zagra na F8 oczywiście. Będzie ładny mat. No zagrajmy wieża H8. Więc G7.
Goniec, goniec bije, goniec H6 i mat na G7 hetmanem. Ok, mamy to. Też zdobyłem piąteczkę. Wleciała piąteczka. No, bardzo się cieszę, że się przydaje. Coś tam muszę sobie oczywiście pogadać czasami. Ale akurat zauważyłem tę taktykę, więc... Weszło, weszło. No jeszcze czeka mnie prawdopodobnie pojedynek z Makmanowem. Nieunikniony. No na przykład teraz. I znowu czarnymi. Trzeci raz czarnymi, moi drodzy. Trzeci raz czarnymi. No to jedziemy. Tym razem może jakiś wariant Najdorfa, którego nie za bardzo znam. Znaczy znam posunięcie oczywiście, ale tam głębsze idee to wiadomo, że tutaj E6 się gra. Ok, system Sozina w obronie sycylijskiej. Dobra. Ostre debiuty są tutaj rozgrywane, moi drodzy. Bijemy. Dobra. Pytanie ze 100 punktów. No chyba tak, chociaż osłabiam punkt D5 oczywiście, no ale może tak trzeba poniekąd. Nie wiem. Wieża C8. Ok, tu będzie takie nieco rozbijanko. Sprytnie. Bardzo sprytnie. Jedzie mnie tu przeciwnik. On mnie po prostu jedzie. Się nawet nie pyta. I każe mi myśleć. Dosyć długo. No tak. No tak, 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 tak. Ciężka sprawa. No, trzeba będzie oddać jakość. Nie ma wyjścia. Co? Obrona spalonej Doroty? O co w ogóle biega? Tutaj! Co to za posunięcie jest? Mega ostre, mega ostre. Nie wiem, zbijam tu. Nic nie widzę. Tak myślałem, że ta wieża tutaj wchodzi. Strasznie ciężka sytuacja. Prawdopodobnie wtopa. No wezmę. Nie wiem, pewnie wygrywa to jakoś. Nie wiem jak jeszcze, ale... Ale wezmę. Aha, tutaj bicia jeszcze nie dostrzegłem. Tak szybko. I... No mam jeszcze taki ruch, który nieco może bronić, bo tutaj grozi mat na C2. Tutaj goniec mi jeszcze broni na G6. Więc może to jakoś zadziała, ale tu jest bicie. Jak tu będzie bicie, to ja zbiję skoczka. Może jakimś cudem się tu poratuje? Jeszcze w ogóle goniec mi świetnie broni na H1, tak przy okazji się stało. Więc może tutaj jakieś ratunki nastąpią.
Ale przeciwnik ma minutę czasu na pomyślenie. Mega zwariowana, to prawda. Ja już widzę koncepcję dla mojego przeciwnika. No ale nie powiem, tak? Co on by tu mógł zagrać? To znaczy, nie wiadomo, czy to w ogóle też działa. Pewnie działa. Widzę tę koncepcję. Ale nie będę na razie strzałkował. A jednak. No to teraz tutaj muszę. Myślałem, że zagra inaczej. Piotrek wrócił. 7 punktów? Spoko, spoko. No, zapraszam częściej. Dobra, co teraz? I co teraz się porobiło? Tak, w ogóle. Nie, nie mogę tak. A zaraz, zaraz, zaraz. Takie ruchy jeszcze istnieją. Takie posunięcia jeszcze istnieją. To zagramy tak, dzikie posunięcie mega. Ale broni. Jako tako tutaj to broni jeszcze. Ale zwariowana poza. Masakra. Wszystko wisi, no to bić muszę. Hetman mi wjechał. Bardzo brzydki ruch. Oj, brzydki, brzydki. Nie widziałem tego. To pewnie jakoś przegrywam, tylko jeszcze nie wiem jak. Szach jest jakiś? No jest. Tutaj jest szach. To się zasłonię. Jeszcze się będę bronił. Nie no, kabaret na kółkach. Zbił. No muszę tutaj. Dobra. No i tak jeszcze chyba mogę. Okej. Co dalej? Niech ktoś mi podpowie. Znaczy, żartowałem, nie podpowiadajcie oczywiście. Mam więcej czasu, mogę się zastanowić. Mam figurę więcej. Jakoś tak chyba trzeba bronić. No tak, muszę. Aha. Pozycja nieco trudna. Szczególnie na tym czasie. No, trzeba od tych szachów nieszczęsnych uciekać. Tych paskudnych związań. O, wieża E6. Przegapiłem. Kurczę, felek. Przegapiłem wieża E6 teraz. Ajajajajajajaj. Może jakieś sztuczki jeszcze? Nie, bo pionek dochodzi. Szkoda, bardzo fajna partia. Tam się strasznie dużo działo. Ciężko było cokolwiek wymyśleć. A, okej, okay, tu jest szachem. Dobra, trzeba poddać. Lecimy dalej. No dobra, trudno, trudno, ale przynajmniej było ciekawie. To się liczy.
Dobra, mamy 26 minut. 26 minut. 144 osoby w sumie biorą udział w turnieju. Świetnie. Próbuję obcinać, próbuję odbić punkty. Nie pozostaje mi tutaj nic innego. H3. Ok. Próbuję przeciwnika tutaj strategicznie ustawić, bo te pionki są słabe. Jak je dobrze ustawimy, przestawimy gońca. Tutaj to jest sprytny ruch. Tak, spróbujemy. Chciał tutaj zbić jakby co. Też ładnie. A tu wezmę pionkę. Dwa skoczki na dwa gońce. Ja tego gońca będę mógł sprzątnąć zaraz. No, E4, dlaczego by nie? No dobra, trzeba teraz figury uruchomić. To można przestawić tak. Zdwoimy wieżę za chwilę. F5 nie można. E6 wisi. Dobra, wieża gdzieś tam idzie na atak. Prawdopodobnie. Ale wprowadzić wieżę trzeba. Pionek więcej, kwestia wymian dobrych. A zaraz, ja mam mało czasu, więc ja muszę grać dosyć szybko. Liczyłem się z tym ruchem. Wieża może wrócić oczywiście. I co, tutaj wieża, co on tutaj chce? Może tak spróbujemy? A zaraz, bo i tak wieża może zagrać. Aha, to wtedy możemy dać szacha. A, mogłem dać szacha, wymienić te wieże. Nie, no dobra, wracam. I dajemy szacha, wymieniamy. Na strategię. Jakieś G4 też jest możliwe, król G2. Okej. Z pocałowaniem ręki. D4. Myślę, że zagramy, żeby króla mieć tutaj troszeczkę wyżej. I plan będzie prosty. Nie musimy uruchamiać pionków oczywiście w końcówce. Pionki powrotu nie mają, więc na jakoś C3 tam przestawimy. Mamy dużo, dużo opcji po prostu tutaj do gry, takiej dosyć prostej. Chociażby tak.
i potem na E3, coś takiego. Tak, żeby pionka polnego wyrobić. To tak nawet mogę, bo ten pionek poleci. Pionek wolny został. No, wymiana oczywiście to już się wiąże z totalną porażką. Idziemy pionem. Im szybciej, tym lepiej. Goniec na B8, skoczek na C6 i mamy to. Okej, dzięki. Trójka wpadła. Gonimy Makmanowa. No, Makmanow niepokonany. 145 osób. 20 minut do końca. Przewaga tutaj Makmanonowa jest ogromna. I znowu gramy. I znowu gramy. No dobra, lecimy. Tym razem białymi. Okej, zgramy H4. Ten ruch mi się ostatnio bardzo spodobał. Wezmę gońca, skoczka i wezmę tutaj. Może to jest mało niedokładne, ale jak dają piony. Zbijemy. Wiem, że będzie bicie na B2. Spróbuję zrobić roszadę, oddać może tą jakość. Nie będzie to trochę szaleństwo? Nie wiem, szczerze mówiąc. O! No to tak. No, może zbić oczywiście na C3. A jeśli nie zbije, to pionek został. Koń E4. Próba wymiany wieżyczki. Jak mamy przewagę, trzeba próbować wymieniać. Ojej, pionkę na B2 podstawiłem. Dopiero teraz zauważyłem. A tu się pojawiały też takie opcje pod tytułem skoczek G5 i tam będziemy na F7 próbować coś męczyć przeciwnika. W ogóle skoczek G5, jakiś goniec H5, takie sztuczności się pojawiają tutaj. Tutaj mi przeciwnik oddaje. Zagrajmy tak, spróbujmy przeatakować. Czy to będzie miało słuszność? No właśnie. Mega znowu skomplikowanie. Myślę, że weźmiemy tego gońca. On jest mało przyjemny. Dobra. I ruch pod tytułem taki mnie interesuje. Dobra, wróćmy. Może tak, żeby tu zagrać. A tutaj Hetman C2 jest ciekawe. Skoczek H3 również tutaj może mocno pograć, bo tutaj są słabe pionki. Już nie są aż takie słabe, jak widać. No ładnie, ładnie, trzeba przyznać. Jak grać? Może tak po prostu. No i cóż, taka pozycja powstała. Właśnie ten skoczek na H3 już sobie nie podziałał zbyt dobrze. Niestety.
pozycja zaczyna się robić taką mniej przyjemna. Może tak. Mimo wszystko. Dobra. Spróbujmy tędy się gdzieś tam przedostać. Przed B5. Okej. Okay. Ajej, skoczek. Król. Hetmanówka. Lub pionkówka. Spróbuję postraszyć oczywiście, tylko te strachy na lachy to będą za bardzo. Nie wiadomo, czy to mi coś da. Raczej może dać mało. A pionka mi po prostu chapnie. Przeciwnik. No tak, ja tym gońcem nie mogę poszaleć. Spróbujemy E4. Jakaś ostatnia nadzieja na cokolwiek aktywnego w tej sytuacji. Bo jak bicie, bicie, to nam na G6 się mogę zahaczyć, a inaczej zagram sobie E5. No E5. Próbujemy szczęścia. Tak. Szacha damy. Tylko właśnie kwestia, czy ja coś tu mam. Raczej nie. Raczej nie mam. Ale jeszcze wpadło mi do głowy coś takiego. Tak. I tak. Właśnie, ale przeciwnik pograł. Jak totalny mistrz. Jak totalny mistrz pograł. Tak. I hetman. Mogę mieć mało czasu na to, ale króla mi chyba nie zaatakuje tak szybko. W ogóle mega ostre pozycje powstają tutaj z Pawłem, muszę przyznać. Ciekawe te pozycyjki są. Trzynaście minut do końca turnieju. Dojdę tym pionkiem, tak? Tylko kwestia, czy on ma tu jakąś kontrę. Co? To tak. I co teraz? Co to za poza w ogóle? Po dwa hetmany na szachownicy. Co to za pozycja? Jakieś tutaj strzały chyba? Nie. Mega niestandardowa. Dobra, bijemy tu i chyba działa posunięcie pod tytułem. Nie, nie działa. Tutaj może zadziała. Tu może zadziała. Nie wiem, tak trochę intuicyjnie gram ten ruch. Zawsze jakieś wieczne szachy istnieją. Nie istnieją, bo tutaj król stoi. Troszkę pochrzaniłem, ale bije pionka po prostu. Dobra. Dajmy szacha trochę wyżej. Idziemy do góry. A, tu podstawiłem. Ojej, skoczek E4, dobra. No, z Pawłem trochę nie mam ręki do Pawła. On chce z mną mecz grać. Żarty. Toż ja tam zostanę zjedzony. Nie, ale oczywiście w meczu zawsze jest inaczej. Dobra, słuchajcie, bo mnie tutaj zepchnął Paweł przez to, że z Pawłem tak dużo zagrałem partii. Zepchnął mnie na 6. miejsce i muszę walczyć tu o pierwszą trójkę. Nie ma lekko właśnie. A w arenkach tak właśnie jest. Przegrasz jedną, dwie partie, wypadasz z tego rytmu wygrywania z rzędu i może być ciężko. Dobra. Próbujemy ciąć, próbujemy odzyskiwać punkty.
Czy widzi? Przeciwnik? Widział. No muszę tam się rozepchać pionkiem. Co? Tak? Tak można? Spróbujemy wiązać. No trzeba ciąć, tak, smoku, masz rację. Trzeba ciąć. Grozi mi cię. Okej. Szybka odbitka. Trzy punkty wleciały. Tniemy, tniemy, tniemy. Obrona francuska. Może tak? W sumie to nie wiem, czy tak można. Nie, ten C4 na pewno jest złym posunięciem. Tak nie grajcie. Tutaj staram się po prostu grać na zadymę. Tu nie mogłem, bo hetman A5 mi by wziął skoczka. No i co, teraz tutaj skoczek D6 grozi. Ze zderoszowaniem króla. Ewentualnie wybicie na D4 też z taką minimalnie lepszą pozycją, no, ale tutaj trzeba grać w ten sposób. Chyba tutaj może. Tylko pytanie, czy dostrzeże przeciwnik. W ogóle jeszcze tak można próbować, czy roszadę trzeba chyba próbować jakoś robić. No dobra, niech przeciwnik myśli. Siemka, siemka, Simon. No zbił, tak, to było do przewidzenia. Bo muszę wymienić hetman jest i latam bez piona. Po co komu roszada w tym momencie? Rzecz C7, bierze C1. Cały czas powtarzam, że jak się uda, znaczy uda się, jak się odda piona, to trzeba próbować jakąś tą inicjatywą mieszać. Dobra. Zawsze wybić zdążymy. Wieża C7. Czyżbym coś zdobywał? No, pionka wezmę. Powrotem szach. Okej. Tutaj szach. I tutaj. Albo wezmę tu. No właśnie.
przeciwnik został oszukany bezwzględnie. Gdzieś tam skoczek zawędruje, bez chyba większego znaczenia. A, czasu mało, o to chodzi, okej. Dobra, to tu bierzemy, żeby już nie było niespodzianek. Zdążymy. Mamy to, 3 punkty. No i jeszcze chyba jedna partia mnie czeka. To jakby się udało zdobyć 5, to może jakaś tam pierwsza trójka się pojawi. No jest walka, moi drodzy. No z Pawłem, ależ mi się trafiło. No nie, no nie. Z Pawłem mi się trafiło. No dobrze, no gramy. Paweł na szczęście gra dosyć szybko, więc spróbujemy tutaj coś uzyskać w miarę szybko. Jakąś gierkę. Powrót. Oj, A4 nie jest to dobre posunięcie, panie Pawle. Na pewno nie. Nie chcę tu się wymądrzać, ale... Oczywiście Paweł jest mocny w każdej pozycji, mnie tutaj może czesać, ale ten ruch na pewno nie jest dobry. Zagrajmy sobie tak. Próbujmy atakować. Dobra. Czy cały czas? Ale tak zejdziemy. No to hop. Naprawdę? Tak można po prostu? No dobra, weźmy to. Właśnie, no co dalej? Bądź mądry, muszę tu otworzyć. Grozi na przykład taki ruch. Już nie grozi. No i Paweł ma mnie w końcówce, jak to zwykle jest. Że mnie ma. Tutaj zdążymy wziąć. Zdążę odbić. A końcówka nieco przyjemniejsza dla czarnych. No i to jest właśnie sprytny Paweł, sprytny pan Paweł. A, jeszcze tu mi wisi pionek. Ależ ze mnie pokraka.
Właśnie. Oczywiście to jest szybkie tempo. Czy remis jest w kieszeni, tylko czasu mała, 30 sekund do zakończenia tutaj turnieju, więc no, w Arence to się niestety tutaj nie uda zdobyć miejsca w top 3. Ale fajnie się grało. Dobra, remis chyba nie ma co grać. No tak. Dobra. Remisik. Gratulacje. O, ja cię kręcę. Zobaczcie, nawet Makmanow nie zajął pierwszego miejsca. Ale niespodzianka. Pierwsze miejsce Antko 2009. Gratulacje. Ktoś z Warszawy tutaj zajął też miejsce drugie. No proszę, proszę, widzicie, nie jest lekko. Nie ma tutaj łatwych zawodników, moi drodzy. Fajnie, cieszę się. Dzięki, dzięki, że byliście. Super się grało. Super się naprawdę grało. Bardzo przyjemnie.